Czas, który się zbliża, czas zimy, a dodatkowo pandemia, to czas szczególnie trudny dla osób, które są w kryzysie bezdomności. To dla nich właśnie zorganizowana została akcja, w ramach której będziemy zbierać pieniądze, by ufundować testy na COVID-19. Niestety osoby, które chcą spędzić czas zimowy w schronisku, muszą okazać się negatywnym wynikiem takiego testu, a za testy trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Dla tych wszystkich, których na to nie stać, a którzy nie chcą spędzić tego czasu na ulicy, chcą trafić do schroniska, będziemy te testy fundować. Będziemy również oprócz testów zapewniać im taki bezpieczny czas, oczekiwania na wyniki i przejścia do schroniska. Łódzka Caritas uruchamia swoje rachunki, swoje kanały wpłat po to, żeby takie fundusze zbierać. Po pierwsze można dokonać tradycyjnego przelewu na wskazane na stronie internetowej Caritas rachunki bankowe, również walutowe, jeśli ktoś z zagranicy chciałby dokonać takiej darowizny. Jest uruchomiona zbiórka na profilu facebookowym łódzkiej Caritas oraz na platformie pomocowej pod adresem dobromat24.pl. Zebrane środki będą służyły po to, żeby sfinansować test, więc mechanizm będzie taki, jeżeli osoba bezdomna, która decyduje się na to, żeby zamieszkać na czas zimy w schronisku, zgłasza się do schroniska. Tam słyszy, że musi być skierowana na test i ten test wykonać. Wówczas, za naszym pośrednictwem, za pośrednictwem łódzkiej Caritas, będzie miała taki test wykonany. I w tym okresie oczekiwania na wyniki testu również będziemy takimi osobami się zajmować. Jeżeli wynik będzie negatywny, wówczas pomożemy takiej osobie z powrotem bezpiecznie, bez możliwości zakażenia, dostać się z powrotem do schroniska. Jeżeli zaś ten wynik będzie pozytywny, to w ośrodku Caritas w drzewocinach poczeka przewidziany przepisami prawa czas na to, żeby Ewentualna infekcja minęła, i wówczas po tym okresie przechorowania, czy też po okresie niezbędnej kwarantanny, będzie mogła trafić do schroniska. Wszystkich serdecznie prosimy o wsparcie. Pomóżmy tym, którzy chcą w bezpieczny sposób przeczekać zimę sprawdzić tak, żeby mogli być bezpieczni, żeby mogli trafić do schroniska.